czołem ludziska! Gramy dalej w Don't Starve Shipwrecked. Kolejna próba, kolejne podejście. Mam nadzieję, że tym razem mniej lamiste, ale zresztą to się przekonamy niebawem. Tymczasem to, co widzicie teraz przed sobą, to jest wielki poster, który zazwyczaj wrzucają twórcy, kiedy zrobią nowy update, kiedy wrzucą nowy update do gry. I zazwyczaj takie postery właśnie pojawiają się w Early Accessie i to jest jeden z nich, nazywa się Hang Ten. I tutaj widzicie, po kolei idąc, mamy wreszcie Don't Starve Shipwrecked, który będzie działał na Macach, więc jeśli macie Maci, możecie sobie teraz w niego pograć, możecie sobie kupić i zagrać. Są jakieś teraz potwory na wodzie, więc jak będziemy pływać i nasze sanity będzie nisko, no to pewnie będą nas atakować również potwory na wodzie. Mamy przede wszystkim nową postać, która nazywa się Walani. Wydaje mi się, że czyta się Walani, bo nie Walani. W końcu to jest angielskie imię albo jakieś takie hawajskie. Więc Walani potrafi sobie pewnie pływać na tej swojej dziwnej deseczce. Oczywiście nie miałem czasu na to, żeby pograć do Don't Starve'a tak poza nagrywaniem i odblokować tę postać, ale mam nadzieję, że uda mi się odblokować na następny potencjalnie przebieg, jeżeli teraz znowu zlamię dość szybko, chociaż pewnie jak zlamię szybko, to i tak nie odblokuję, więc zobaczymy. Są też jakieś nowe przedmioty do dystraktowania małp. Możemy rzucić im piłkę jakąś dziwną i te małpy się tą piłką zajmą. Będzie bardzo spoko. To mi się podoba, ponieważ wreszcie będzie można się tych małp pozbyć. Nie będą za nami latać jak głupie. No i jeszcze tutaj jakieś sea shadows, tak? Czyli mogą się jakieś dziwne cienie i potwory pojawiać. Więc ogólnie tak się prezentuje pokrótce to, co teraz zostało dodane do Don't Starve'a. Druga rzecz to jest Gran Quieta, tak? Braliście tutaj, prawdopodobnie większość z was, albo spora część z was brała udział w Gran Quiecie, przecież odpowiedzi miałem tam 235 na daną chwilę, więc może rzeczywiście nie spora, ale dość dużo osób brało udział i teraz właśnie widzicie, jaki jest efekt. No to oczywiście 70% ponad z was stwierdziło, że jedziemy z Shipwrecked od razu, no więc jedziemy. Natomiast bardziej ciekawie się prezentuje drugie pytanie, czyli jak powinien wyglądać początek sezonu? Najwięcej głosów było na zaczynamy od samego początku, więc tak właśnie zrobimy, zaczniemy od samego początku, ale uwzględnię również to, że chcieliście zobaczyć tę serię od momentu, kiedy tam ulokuje pierwszą bazę, albo od momentu, który najbardziej będzie przypominał końcówkę zeszłego sezonu. Więc żeby tak pogodzić jedno i drugie, postaram się te pierwsze, przynajmniej może ze dwa odcinki, pocisnąć tak na zasadzie bardziej pokazowo, w sensie tak ze speedem, tak? Czyli na przykład, nie wiem, może 4 albo 5 dni, oczywiście nie w całości, tylko trochę pocięte, czy może nawet będę po prostu przyspieszał, aż zdobędę Alchemy Machine, tak? Więc taki jest plan. Więc dzięki bardzo za to, że rzucaliście mi również oczywiście porady i wskazówki. Przeczytałem oczywiście wszystkie, więc dzięki bardzo. I wydaje mi się, że możemy jechać z kolejną próbą w Don't Starve Shipwrecked. A więc gramy, moi drodzy. Gramy tym razem panią Wickerbottom. Wickerbottom, która jest bibliotekarką, żeby tak właśnie coś innego, jakąś inną postać, przecież będziemy cały czas grali Wilsonem. Wickerbottom jest całkiem spoko. Ona ma tutaj taką specjalną zdolność, przede wszystkim startuje od razu z dwoma papyrusami. Prawda? Pozdro Sans. I do tego potrafi, żeby było śmieszniej, robić sobie książki. Książki mają różne efekty. Mam nadzieję, że uda mi się chociaż jedną książkę zdążyć zrobić, żeby wam pokazać, jakie różne rzeczy robi. Nie mam żadnego flinta, rozumiem. Krzesiwa krzemienia, nie? Bardziej krzemienia, nie? Żeby nie było, że znowu źle to nazywam. I jeszcze tak, ma o wiele większy poziom, widzicie, sanity, więc o wiele jakby później zeświruje. To jest ważna rzecz. Ale... No tak, co jeszcze? O Sanity powiedziałem o jej mózgu i jeszcze chyba ma jakieś takie specjalne, chyba potrafi coś z science robić szybciej, czy jakieś potrafi robić, pamiętam dokładnie jak to się nazywało, ale Science Machine, chyba potrafi taniej Science Machine zrobić, albo coś było z tym, że ona łatwiej potrafi wynajdować te crafting note'y. Więc wydaje mi się, że chyba jej prościej to przychodzi, albo coś w tym stylu. Powiem wam szczerze, że dawno nie grałem Wickerbottom, więc tylko tak pamiętam po trosze, ale to się zaraz okaże, więc spokojnie. Więc cóż. No początek jak zwykle jest standardowy. Widzę, że znalazłem już od razu domek świni. Spoko, ostatnio mi się nic ze świnią nie udało zrobić, więc mam nadzieję, że tym razem się bardziej uda. Więc zaczynamy oczywiście od ścinania drzewek. Drzewka to podstawowe miejsce, skąd można brać kokonaty! Kokonaty, kokosany. Tak, i no i cóż, będziemy starali znaleźć się znowu na jak najbardziej optymalną
optymalną kryjówkę. Nie wiem, gdzie to będzie. Mam nadzieję, że znowu koło blisko Berybuczy. Może gdzieś, gdzie niedaleko są pająki. Może gdzieś, gdzie jest jeszcze jakaś świnia, która by nam pomagała w walkach. Oby tylko, kurna, nie było blisko małp. Więc zobaczymy. Co jeszcze jest istotne, jeśli o Wickerbottom chodzi, to z tego, co sobie przypominam, to ona nie lubi jedzenia, które się psuje. Ponieważ ona jest staruszką, prawda, więc ogólnie pewnie będzie cierpieć na tym, jeżeli będzie jadła jedzenie, które będzie się psuło. Więc pewnie od pomarańczowych, czy może od czerwonych będzie się już, będzie miała negatywne skutki żarcia. Którejś z tych prawdopodobnie, więc teraz widzę, że mam w końcu, no tak, tych flintów tutaj na tej wyspie nie mam zbyt dużo, jak widzicie, mam ich zaledwie 3 łącznie. A cała wyspa już jest prawie zeksplorowana, akurat w tym przypadku. Na szczęście mam jakieś miejsca z kamieniami, więc może uda mi się jeszcze więcej tych flintów tu zaraz zdobyć, żeby zrobić sobie oczywiście maczetę i móc stworzyć sobie przy okazji pierwszą łódkę, żeby z tej wyspy sobie po prostu stąd spierniczyć. Ale to jeszcze oczywiście chwila. Czy teraz chcę zrobić już... Dobra, tutaj 2 potrzebuję, a maczeta... A maczeta wymaga 3? Kurde. Czyli nie mogę zbudować... Dobra, mam nadzieję, że jak zacznę niszczyć jednak, kurczę, kamyki, to znajdę trochę więcej flintów, bo tych tutaj miejsc z kamieniami trochę jest, a chciałbym, wiecie, oczywiście jeszcze tutaj jakąś pierwszą tratwę zbudować i nie, żeby to była najgorsza tratwa, tylko już jakaś taka lepsza, nie? Więc niech będzie, że tutaj zniszczę to. Stąd flintów jest mnóstwo, no właśnie. Tylko widzicie kosztem, prawda, tych, ślimoli, tych pąkli. Pąkli nie ma, ale przynajmniej jest dużo flintów i teraz mogę spokojnie maczetę też zrobić. Więc prawdopodobnie moja pierwsza noc, oczywiście moją pierwszą noc spędzę tutaj. Tyle, ile się da naciachać, to naciacham. Gdzie jest moja? Okej, bo chcę rzeczywiście, oczywiście nawet te małe drzewka zciachać, ponieważ dużo palm trees mi się również przyda. Raczej palm trees, boże, palm leaves. Tak? Żeby móc budować tratwę i jeszcze móc sobie zrobić, kurde, mi się zepsuło. I jeszcze móc sobie do tego zrobić plecaczek. Plecaczek prosty, bo pewnie zanim uda mi się zmontować lepszy plecak, to chyba muszę mieć rzeczywiście science machine. Także zobaczymy. O! Idealnie wyrosła. Tak po prostu na zawołanie. Pstryk, rośnij, palmo. Komuś po prostu palma odbiła i od razu urosła, nie? Powiedzieliście mi też, że ja spaliłem poprzednio domek, nie? A wystarczyło zniszczyć go młotkiem. Wtedy bym prawdopodobnie zdobył ten kuper świni, o którym tak bardzo marzyłem w poprzednim, w poprzedniej rozgrywce. Oho, idzie kolejny, kurczę, szmergiel. W sumie ich dwóch idzie tutaj, ale spoko. My tu jesteśmy po prostu mega wprawieni w boju. Nas tutaj nic nie boli, chyba że nas ciemność boli i Grum mnie znowu zaatakuje, bo powiedzieliście, że tak nazywa się ten stwór, który mnie już dwukrotnie zabił. 2 podejście do Shipwrecked i 2 razy zostałem pokonany przez Gru, który zaatakował mnie w ciemności, więc faktycznie raczej postaram się nie dopuścić do tego, nie chcę tego grzyba, raczej nie chcę dopuścić do tego, żeby znowu to się powtórzyło. Także być może sobie zmontuję od razu, kurczę, zobaczcie, młotek, bo mógłbym wtedy faktycznie, może, jak będę miał młotek, zniszczyć domek świni, może zebrać, przepraszam bardzo, kuper. Poza tym zauważyłem, że ja chyba mam dostęp do rzeczy, które normalnie są science machine. Nie no, wydawało mi się, że może mam dostęp do tych wszystkich rzeczy, które normalnie nie są dostępne, ale w ogóle to mogę sobie zrobić od razu backpack. Więc nie wiem dlaczego zrobiłem sobie touch pack. Zamiast zrobić od razu backpack. Dobra, to może od razu rzeczywiście zrobię backpack. Okej. Porozrzucam te rzeczy, bo to nie było mądre robić sobie touch packa, skoro mam dostęp do backpacka, nie? A nie było zbyt przebiegłe. Spoko, tylko 4 palmowe liście straciłem, nie ma tragedii. Czyli co, bierzemy siekierkę w rękę i dalej tniemy, chociaż wydaje mi się, że trzeba będzie też jeszcze coś zjeść. Ale spoko, z głodu na pewno nie umrę. No dobra, mam Reaper Kit, jestem zadowolony, chyba teraz mogę rzeczywiście już bez problemu uciekać z tej wyspy. Zebrałem sobie jeszcze trochę palm leafów, żeby móc zrobić sobie być może... Nie, chyba mam za mało, żeby zrobić... No, może mi starczy na touch sail, żeby od razu mieć coś fajniejszego. No, na razie nie mogę rowboatów zrobić. Zrobimy sobie raft. Także na początku pierwsza łódeczka. Raft! Okej, mamy tratwę. Jest spoko, tylko na tratwie nie mogę robić touch saila. Dlatego tak czy siak, nawet bym chciał, to nie było, nie miałoby to większego sensu. Więc teraz czas po prostu, moi drodzy, eksplorować. Zobaczymy, w którą stronę trzeba będzie teraz popłynąć, żeby znaleźć jakąś fajniejszą wysepkę. Bo ta wysepka wydaje się taka średnia, jakoś w ogóle mnie nie porwało. To, że ona tutaj jest,
prawda? Także szukajmy jakiejś nowej wyspy, gdzie prawdopodobnie, znaczy mam nadzieję, znajdziemy szybko jakieś miejsce z berbuszami, to byłoby wtedy mega. Wygląda na to, że mam kolejną wyspę. Tak, dopłynąłem do jakiejś kolejnej wyspy, która wygląda w sumie na to, żeby była, że jest głównie piaskowa, a przynajmniej ma plażę. Ale oczywiście zbieram jeszcze standardowo seaweedy. Dobrze będzie, kurczę, znaleźć gdzieś rafę, ale na razie zobaczmy, co jest na tej wyspie. Zobaczmy. Okej, na pewno będą... w razie czego mamy tutaj ul, gdybyśmy chcieli. Jest ul. Tylko biedne, kurcze, biedne, małe... Jak one się tam nazywają? Pszczółki nie za bardzo mają gdzie kwiatków mieć na tej plaży. Jest trochę tak śmieszne, że w takim miejscu się, kurcze, akurat pojawiło. Dobra, trochę oczywiście flintów się przyda, nitrę też zbieram przy okazji. Jak będzie mało miejsca w ekwipunku, to oczywiście się tego pozbędę. Wiadomo, że bardzo ważną, istotną rzeczą są te cholerne trawy. No, prawie powiedziałem tratwy. Są trawy, ja muszę zrobić jeszcze porządek tutaj, bo widzę, że nie mogę teraz znaleźć siekierki. No właśnie. Ja chcę zbierać te palm leafy, chcę zbierać kokosy. Z czegoś trzeba jeść, prawda? Trzeba będzie pewnie wyrzucić te, kurcze, monster foody czy inne shity. Mam też mnóstwo... Dobra, wyrzucę to po prostu. Mam też mnóstwo, jak widzicie, drewna! Aż dwie kubki zaczęły się zbierać, bo tego drewna naprawdę sporo jest. Potem będę to przerabiał oczywiście na deski. Aż mi się zniszczyła, kurczę, siekiereczka, no. Więc muszę tą siekierkę teraz zrobić. Dobra, no to trzeba przygotować jeszcze obóz przy okazji. O, nie mam tak dużo patyków i flintów w sumie. Trzeba by to nazbierać, kurde. Oczywiście oprócz tego, że, o tych rzeczy, które widzieliście na plakacie, tutaj jeszcze doszły różne inne rzeczy, chyba, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że doszedł również nowy typ żagla, który można robić ze snake skinów, ale jestem pewny, czy dobrze pamiętam. Cloth sail? Snake skin sail, zobaczcie, faktycznie, heavy duty wind catcher. Zobaczcie, czyli chyba to jest moim zdaniem najlepszy chyba, najlepszy tutaj dostępny żagiel, bo rzeczywiście też tam widziałem po komentarzach ludzi, że narzekali trochę, że nie za bardzo jest co robić z tymi snake skinami, no to teraz już chyba jest co robić. Więc przy okazji zrobiłem sobie również porządek w ekwipunku, taki mały, chociaż widzę, że teraz ważne jest to, żeby trzymać też tutaj te krzaczki, znaczy nasze gałązki, tak, bo tych gałązek mamy bardzo, bardzo mało, więc trawę, gałązki oczywiście bardzo ważne. Tu jest chyba po prostu wielka, gigantyczna plaża. Okej, mamy też coś więcej niż plażę, więc zobaczymy, czy przypadkiem ta wyspa się nie nada. Gdzie jest, kurczę, siekierka? Jest siekierka. Dobra, zaraz będziemy eksplorować dalej, zobaczymy, czy tutaj może będą na przykład, może nie małpy, ale gdyby to były berbusze, to już można by zacząć stawiać pierwszą bazę. Choć na przykład też taka inna opcja mogłaby być, że którąś razą moglibyśmy na przykład zrobić cały przebieg z Don't Starve Shipwrecked, gdzie w ogóle nie będziemy zakładać bazy. Będziemy robić jedną wielką eksplorację, poznawać nowe rzeczy, odkrywać nowe lądy i po prostu cały czas prowadzić koczowniczy tryb życia. To jest całkiem moim zdaniem ciekawy pomysł, który mi podsunął Waldek, który zaczął też ogrywać sobie już Don't Starve Shipwrecked. Więc pozdro, Waldek, to w sumie nie jest kiepski pomysł. Można by któregoś razu tak spróbować, ale na razie jakby chciałbym, znaczy ja uwielbiam jednak lecieć, nie muszę mieć już tyle kamieni. Chciałbym na razie próbować jakby zobaczyć, co jest fajnego, są małpy, co fajnego gra prezentuje od strony gracza, który buduje bazy. Bez budowania bazy ciężko będzie moim zdaniem przeżyć, kurczę, chociażby zimę, tak? Tutaj są małpy, więc wiemy, że na pewno na tej wyspie będziemy mieli małpy. Mamy również pająki, więc mogłyby ze sobą się bić. Więc zróbmy teraz taką szybką rundę. Bo dla mnie istotne jest... Okej, dobra, będzie pierwsze złoto. Dla mnie istotne jest też... powiedzmy, że... Czy kurczę, tu są berybusze, tak? Jak są berybusze, to spoko, a jak nie ma berybusze, to trochę słabo, nie? Po co mi kurczę miejsce z... Berybusze dla mnie są takim wyznacznikiem, kurczę, dobrego miejsca, naprawdę. Powiem wam szczerze, dobra, chyba wypieprzę to. Zaczyna mi brakować miejsca, ja jestem, kurczę, zbieraczem, tak? Jestem cholernym wręcz zbieraczem i uwielbiam zbierać przedmioty. No tak, już małpa przylazła, już kradnie. Niech kradnie. No w sumie nie jest fajnie, trzeba by się tych małp stąd pozbyć, czyli prawdopodobnie trzeba by zniszczyć ich gniazdo. Okej, tutaj jest ich miejsce, miejscuwa. Czyli już widzę, że... Okej, nie widzę berybuszy w ogóle. Widzę natomiast małpy, na co dwa gniazda małp. Co jest moim zdaniem trochę średnie. Są też pająki, ale pająków jakby... Pająki nie są wyznacznikiem moim głównym. Jest jeden berybusz, no ale nie są to... Nie jest to taki zestaw berybuszy, jaki mieliśmy w poprzedniej rozgrywce. Trzecie gniazdo, okej. W ogóle małpy wyjadają z berybuszy. I to już teraz jest...
Teraz już jest to potwierdzone info, ponieważ widzieliśmy, jak spierdzielają. Spierdzielają? Wpierdzielają! Wszamowują! Trawią! Zagryzają! Kurczę, jagódko, inne owocki. Ja to mówię po prostu owocki, bo to w sumie niby są jagody. Dzika jagoda moim zdaniem to jest, tak powinienem to nazywać. Ale cholera wie, czy to przypadkiem nie jest jakieś winogrono, albo to jest jakaś malina, truskawka. Nie, truskawka może nie, ale jagoda chociażby, nie? Ja bym to po prostu nazywał rzeczywiście dzika jagoda i będzie chyba spoko, nie? To jest taka bardziej ogólna nazwa, bo berry może znaczyć naprawdę wszystko. Dobra, to zbieramy oczywiście tej shity i prawdopodobnie chyba zostanę jeszcze jedną noc na tej wyspie, zbierając tyle, ile się da i potem już popłynę dalej, bo widzę, tu jest mnóstwo flintów, co mnie bardzo cieszy, bo flintów, kurczę, jakoś dużo nie mam, chociaż mam mniej badyli. O, badyle są. Dobra, to pozbieram oczywiście tutaj, ile się da. Mamy też ul, drugi chyba nawet ul w tym miejscu. No w razie czego, jak będziemy chcieli zrobić sobie ul w swojej bazie, która gdzieś kiedyś powstanie, to wiem, gdzie mogę się, że tak powiem, przeteleportować, żeby ten ul zdobyć. Widzicie. Czyli jednak ma duże benefity Wickerbottom, bo zobaczcie, ona od razu ma dostęp nawet do desek. Czego wcześniej jakby nie przyuważyłem. Widzicie, no to jak się nie gra chwilę w Don't Starve, to się tak jeszcze zapomina. Mam dostęp do takich bardzo podstawowych rzeczy, a Science... Okej, rozumiem to tak. Wydaje mi się, że to, co wymagało Alchemy Machine, teraz wymaga Science Machine, a to, co wymagało Science Machine, to na początku nie wymaga nic, bo zobaczcie, tutaj mam tylko Science Machine, jeśli chodzi o te bardziej skomplikowane rzeczy. Więc tak, więc teraz już chyba jestem na 100% pewny, to po prostu tak się zamieniło, to jest taki upgrade, tak? Czyli o jeden poziom bardziej zaawansowane rzeczy może, znaczy plus jeden poziom zaawansowane rzeczy potrafi Wickerbottom robić, co moim zdaniem jest bardzo spoko. No taki w sumie nawet trochę OP bym powiedział, ale no, podoba mi się, no jak najbardziej mi się podoba, czyli teoretycznie mogę już robić rzeczy takie jak deski i inne zabawki, ona jest genialna, w takim wypadku rzeczywiście na jakąś dłuższą wyprawę, bo ma dostęp do wszystkiego, nawet mogłaby, no muscle stick mógłbym w końcu zrobić, nie? Basic farm, no nie mam kup, tak? Ponoć jak zaatakuję, pobawię się z małpami, to małpy potrafią mnie zaatakować i kurde, atakować mnie na zasadzie takiej, że rzucają we mnie kupą, która mi zrzuca, zbija sanity. No ale dobra, to w takim wypadku, możemy w takim wypadku zrobić może już bardziej zaawansowaną łódkę. Czyli potrzebuję do tego, o kurde, jeszcze jedną gałąź. Nie mam jednej gałęzi. Maczeta mi się kończy, zaraz pewnie będę musiał drugą maczetę skombinować, więc słuchajcie, że teraz... Na prędkości! Zobacz, jeszcze zgubiłem tutaj jeden krzaczek. Na prędkości spróbuję znaleźć jakieś badyle wielkie, gigantyczne i zrobić z tego łódkę. Bardziej konkretną. Do tego pewnie dorzucę jeszcze, kurde, właśnie żagiel i będziemy płynąć dalej! No i teraz, moi drodzy, jak widzicie, mam w końcu zajebisty cargo boat. Cargo boat? Nie, cargo boat, przepraszam bardzo, to jest chyba zwykły logboat, jak on się nazywał? Teraz sprawdzę. Rowboat. Okej, rowboat. Okej, dobra, żeby nie było. Cargo boat to jest później dopiero. Kurczę, jeszcze do cargo boata to trochę muszę zebrać. Ale mam nadzieję, że będę mógł tutaj gdzieś znaleźć kolejną wyspę. No proszę bardzo, a propos kolejnej wyspy. Jesteśmy na nowym lądzie. Jak wygląda to w ten sposób mniej więcej. Nie muszę na szczęście wracać tam, więc mogę teraz płynąć, aż znajdę rzeczywiście fajne miejsce. Pozbieramy też trochę badyli, bo badyle są ważne. Lewo, kokonatów nie ścinam, chociaż mam, no mam kokonatów dużo, mam też dużo tego, więc mogę na razie drzewa zostawić. Pozbierać trawę, patyki i zobaczyć, czy ta wyspa jest, że tak powiem, user-friendly. Dobra, więc zobaczyłem jakby południową stronę i widzę, że jest głównie plaża, więc może jednak wskoczę na swoją łódkę, żeby potem... nie zasuwać, potem na mojej łódce o wiele szybciej pływam, więc na razie tylko będę patrzył, jak daleko to sięga i czy faktycznie dochodzimy do jakiegoś innego biomu, czy to jest po prostu plaża, ale na to wygląda, że to jest tylko i wyłącznie plaża, więc, no dobra, ale żeby być 100% pewnym, dobra, nie mogę zebrać, już mogę zebrać wodorosty, żeby być 100% pewnym, to chyba jednak warto eksplorować wyspę w całości, choć, no to jest dobre miejsce, na pewno dobre miejsce do farmienia trawy i do farmienia patyków, które mogą prędzej czy później być, że tak powiem, wybrakowane. I jest również rafa koralowa, moi drodzy. Yeah! Rafa koralowa to jest bardzo spoko motyw. Wydaje mi się, że od razu skorzystam z tego, że tu jestem.
Nie wiem, czego się tylko pozbędę. Prawdopodobnie czegoś, co mi najmniej jest tutaj potrzebne w tym momencie, czyli na przykład mogę rzucić, kurczę, te gałązki, nie są mi jakoś super potrzebne, ewentualnie mogę je chyba jeszcze wziąć, zanim przyjdą huragany oczywiście. Więc zaczniemy ciąć koral, ale ciachać koral. I być może gdzieś w okolicy będzie kolejna wyspa. To jest dobre miejsce, są korale. Są korale, są... Chyba mi się zepsuło, tak? Dobra, zepsuło mi się. Są korale. I są trawy i są, kurcze... I co jest jeszcze? No i są patyki. I to jest już mocno spoko. I są rybki! Zobaczcie, Examine Shoal! Tego nie widziałem wcześniej, to wygląda jak łowica ryb. Może tu jakąś sieć można zarzucić? Albo... No, Muscle Sticka to raczej nie. Bo to trzeba zebrać te muszelki. Ponoć ten Muscle Stick działa w taki sposób, że wkładamy sobie po prostu kamyk w miejsce, gdzie są muszelki. Prawda? I po jakimś czasie wracamy i tam jest dużo żarcia. Zobaczcie, ile tutaj można ryb nałowić. Wydaje mi się, że może pływanie z tą... Oho, noc idzie, a już mi się nie podoba to. Może pływanie z tą siecią dałoby radę. Dobra, chyba wystarczy mi koralu na razie. Czyli co, będę musiał przenocować na tej wyspie, tak czy siak, ponieważ przede wszystkim nie chciałbym zrobić tego samego błędu, co robiłem już dwa razy, czyli pływać po nocy, chociaż mógłbym sobie zrobić lantern i go za jakiś czas włączać, no ale wróciliśmy na wyspę, z której przed chwilą wystartowaliśmy i wiemy, że jest tutaj świnia. A jeżeli jest tutaj świnia, to być może ja bym mógł spalić jej domek. Tak? Znaczy spalić, przepraszam, znowu bym popełnił ten sam błąd. Nie spalić, tylko zniszczyć. Jak zniszczę jej domek, to byłoby spoko, bo to byłoby może kupry, tylko gdzie będę te kupry nosił? Nie zebrałem. O ile muszelek? Chcę zebrać przynajmniej 20 muszelek, bo to jest max. Oczywiście zbieranie muszelek zwiększa sanity. Aha, sanity już jest na maxa, to już nie chcę zbierać, bo mi tak już nie ma. Patyki, przede wszystkim patyki i trawy. I chyba się osiedlę blisko tej, kurcze, jednak świni. Dobra, nie udało mi się zebrać tej, kurcze, tego kawałka. Dobra, zobaczymy. Przy okazji przetestujemy to, co mówiliśmy, no, o czym rozmawialiśmy bardzo często, tak? Czyli o tym, jak zdobyć kuper świni. Tylko czy ja mogę go gdzieś potem wrzucić? Tego nitre mogę się pozbyć, bo na razie nie jest mi jakoś super potrzebne. Dobra, to weźmy do ręki. No i ciekawe, czy świnia będzie mnie atakować. No to jest pytanie. Tak, świnia mnie atakuje! O ty, skubana świnio. No dobra. Rzeczywiście, zobaczcie. Świnia mnie zaatakowała. Ale przynajmniej zebrałem wszystkie rzeczy. Tylko może trochę słabo, że zrobiłem to w tym momencie. Bo akurat muszę uważać. Ja mogę to... O, mogę bambusem nawet palić. O, to ty! Dobra. Tak, tylko że bambusem palę. A ja chcę zebrać tamte rzeczy. Dobra, nie mam miejsca na... Dobra, nie mam miejsca na dupki, więc muszę wyrzucić nitrę. Nie, mam miejsce, dobra. Spoko, nitrę już wyrzuciłem. Tylko muszę wybrać te rzeczy, które rzeczywiście są ważne. Bambusa olewam, zniszczyłem jej domek, ale przynajmniej mam kuper świni. Czy rzeczywiście jest kuper świni gwarantowany. Zaczniemy to jeść. Na tyle, na ile nam pozwoli mi ta świnia tutaj, bo zaraz będzie oczywiście... Może jeszcze ugotuję sobie... A! No, mogłoby zrobić kupę może. Może jak jej dam, to przestanie mnie ścigać. Czy jednak nie? Czy nie będzie chciała współpracować, jak myślicie? Damy jej limpety? Dałem jej limpety, znaczy pąkle i poszła spać. Już wstała. Pytanie, czy nadal ma agro na mnie? Time for food! No dostała jedzenie. Dobra, dostanę jeszcze jedne pąkle. O, aż się gra przewisiła. You okay by me? Dobra, to masz jeszcze jedne pąkle? A, niech będzie. Zrobisz kupkę? I follow. Nie. Ona będzie po prostu za mną chodzić. No nie do końca to chciałem uzyskać, no ale niech będzie, no. Dobra, przynajmniej mam dwa kupry, a to nie jest źle. Na pewno więcej pożytku z tego, niż gdybym rzeczywiście walczył chyba z tą świnią. Także mamy dzień piąty. I spróbujmy teraz jeszcze, oczywiście zetnę tę drzewkę. Okej. Okay. I tę drzewkę po ścięciu. Wystarczy mi. Chyba chcę płynąć dalej. Gdzie zostawię łódkę? Tutaj. Dobra, są korale, więc popłyńmy na północ i zobaczymy, co jest na północnej stronie. Świnia się trochę zawiesiła. Examine wet porky. Nie chcę, kurczę, egzaminować wet porky. Do widzenia, świnio. Chyba musi dostać mięso, żeby zrobić kupę. A przynajmniej tak mi się wydaje, że może tak to działa. Nie do końca jestem pewny, no ale zobaczmy, co jest na północ od tych korali. Okej, okay, widzę jakąś płciznę, więc być może tutaj jest kolejna wyspa. Raczej na pewno jest. Okej, okay, i od razu widzę, że jest leśna. I to już może mi się podobać, bo wydaje mi się, że tutaj mogą być faktycznie te berybusze.
Oby się okazało, że to jest całkiem spora wyspa, byłoby mega spoko i można by już zacząć osiedlać się na stałe. Okej. Piasek. No dobra, czyli pewnie mała. O Jezu, i małpy. No to już średnio. To już mi się średnio podoba. Robię teraz, jak widzicie, taką szybką eksplorację, bo jestem właśnie w stanie... Znaczy, jestem w stanie. Chcę sprawdzić przypadkiem, czy ta wyspa jest dobra, czy nie jest dobra. Czy lepiej jednak pogłaskać bobra. Chyba jednak będzie trzeba głaskać bobra i stąd po prostu pójść. O kurde! Te niebezpieczne, bardziej atakujące są tutaj te pszczoły. Taki niebezpieczne gniazdo, niebezpieczny ul. Dobra, widzę, że tutaj mamy dużo kamyków. Dobra, są... Ale to kurczę, jednak chyba nie jest odpowiednia wyspa dla mnie. Na zakładanie bazy, więc będę szukał po prostu dalej. Tak mi się coś wydaje, że jednak... To w sumie jest dużo też rzeczy, zabawek, ale zobaczmy, jak daleko sięgają trawy i czy mają jakieś zestawy berybuszy. Bo to małpy z małpami sobie poradzimy, może małpę będą dawać kupę. O! Czy będzie jakiś... to będzie X! Nowy X z Pirate Hutem. Yeah! Pirate Hut jest spoko. Będzie przywracał mi sanity, tylko nie mam miejsca na nim. Dobra, nie chcę go zakładać. Mam nadzieję, że go nie założysz. Dobra, założyłaś. Nie o to mi chodziło. Przyda mi się na później. Mam teraz kokonaty, więc mogę z nich coś zjeść. O! Trupy leżą! Mnóstwo trupów na tej wyspie jest. Ale to nie jest wyspa, na której chcę założyć bazę jednak. Z tego, co widzę. Bo tu oczywiście jest dużo plaży i nie wiem, czy ta plaża sięga do końca, czy nie. Być może. Ale zobaczymy, co jest dalej. Oczywiście trawę też zbieram. Dublunsów jest mnóstwo. Nie wszystkie oczywiście zbieram, bo bez przesady. Jest też kolejny domek świni. Nie wiem, czy ja chcę kolejny domek świni jednak niszczyć już teraz. Wiem, że tutaj jest w razie czego, więc mógłbym... Czy ja mogę sobie zrobić... Zaraz, czy Science Machine był potrzebny, żeby zrobić w końcu te... Jak ona się nazywała? Lunetę? Trzeba by to obczaić. Czy ja mogę zrobić sobie lunetę? Co było do lunety potrzebne? Sea Trap, Boat Cannon... Spyglass! Nie mam żadnej butelki! Faktycznie! Jeszcze żadnej butelki nie znalazłem, ale, moi drodzy, chyba pamiętam, że update był też taki, że update nowy brał pod uwagę, chyba że można zrobić z piasku? Empty bottle, proszę bardzo, tylko potrzebuję bardziej zaawansowane już... Tak, Science Machine potrzebuje, ale mogę zrobić butelki z piasku. Wow! Gdzieś czytałem, że to byłoby bardzo OP, gdyby rzeczywiście można było robić sobie butelki samemu. Ale jak widać, można. Nie trzeba ich znajdywać, nie trzeba ich szukać. Można je sobie samemu zrobić, jeśli oczywiście ma się ochotę bawić w budowanie maszyny, prawda? Że jak się ma już zbudowaną maszynę, to już można się w to bawić, ale może niektórzy lubią po prostu szukać i nie chcą tracić piasku na to, nie? Dobra, czyli zwiedziliśmy tę stronę, jeżeli tutaj zakładam, że tutaj też są po prostu plaże, bo tu widzę wodę, więc ta wyspa jest po prostu mała, więc ja wskakuję, tylko jeszcze na wszelki wypadek zrobię sobie lantern, mnie nie zastało w nocy. Boat torch. Boat lantern. Okej, okay. Boat torch to dwie deski i pochodnia. Dobra, spróbujmy to zrobić, mamy pochodnie. I teraz zróbmy jeszcze dwie deski. I przynajmniej będę bezpieczny na wodzie, jak wypłynę, to przynajmniej będę pewny, że... Nic mi się raczej nie stanie, dobra, na razie wyrzucimy, nie wiem co, snake skiny. Zrobimy sobie, proszę bardzo, boat lantern. Kompas mogę zrobić, wow, spoko, nie to miejsce. Boat torch, dobra. Tylko muszę zaraz, bo zaraz tam mi zabierze snake skin, ale jak mi dobra, zabierze mi snake skiny. Skubana, pierdzielona, małpa. O, ja miałem miejsce w sumie na to, nawet nie zauważyłem. Dobra, to gdzie jest ten... Gdzie jest mój boat lantern? Tutaj jest. No właśnie, miałem miejsce, kurde. Nie ogarnąłem, czyli po prostu lama. Głupia, paskudna, niedobra małpa. Zabrała mi snake skiny. Nie mogę mieć wtedy... A w ogóle jak ja zrobiłem? Ja zrobiłem sobie thatch sail. Dlaczego nie zrobiłem sobie lepszego saila? Może dlatego, że nie miałem możliwości zrobienia sobie lepszego saila. Dobra, bo ja w sumie jednak muszę chyba robić ognisko, żeby nie zginąć z głodu. Dobra, no w takim matku, jeżeli tutaj była wyspa i tu była wyspa, to zakładam, że gdzieś tutaj też będzie wyspa, więc próbujemy. Najwyżej włączę lantern. Jeszcze mamy dodatki, proszę bardzo, z racji tego, że mamy fale, więc damy radę. Emocje rosną oczywiście. Dzień piąty, ja znowu płynę po nocy. Chyba to po prostu lubię, tylko się do tego nie przyznaję. Lanternu jeszcze nie muszę włączać, zobaczcie jak zapieprzam. Dobra, bo tu widzę, że jest... Popłynę chyba na południe. Okej, zasuwam jak dzika świnia! Yeah! Dobra, jest jakaś płcizna. Może gdzieś tutaj będzie coś. Albo i nie. Dobra, jest płcizna. Może jeszcze zdążę zrobić nawet ognisko. Choć to jest jakaś nietypowa typ...
ziemi, czy ja po prostu jestem ślepy i nie poznałem? Okej. Okej, dobra, seaweedy sobie jeszcze wezmę, chociaż nie wiem, czy jest warto tracić czas na to. Turn on w razie czego będzie, dobra. Gdzie jest wyspa? Kurde, tu już jest koniec. Nie, tu jest ląd! Tu jest ląd! Kamienisty ląd! O kurna! Kamienisty ląd! Tu magmowy bardziej. Dobra, campfire. Buduj się. Zdążyłem! Yeah! Dobra. Mamy nowy biom, którego jeszcze, o którym mało wiem. Ale ponoć strzelają z tego magmy, czy tam jakieś lawy, czy cholera wie, co z tego strzela. Ogólnie coś z tego strzela. Ale teraz trzeba poświęcić dzień chyba, znaczy czas na to, żeby jednak sobie zrobić jedzenie, więc moi drodzy, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby skończyć ten odcinek. Pojechaliśmy przez 5 dni, wydaje mi się, że to może być wyspa, na której prawdopodobnie znajdziemy może... Dobrze, dobra wyspa na bazę, bo ostatnio jak znalazłem magmowy teren, to faktycznie to było dobre miejsce. Pytanie brzmi, co mi odjęło tyle zdrowia? Być może walka z tą świnią. Nie przyuważyłem tego dokładnie. Strzelam, że to świnia mi odjęła. Więc spoko, zjadłem wszystkie 11 kokosów, które miałem. Czuję się najedzony i zadowolony. Będzie trzeba potem gotować to. Mamy korale, mamy dubluncy. Postawimy tutaj drewno, bo akurat się skończyło. Pięknie, mamy pikskiny, nie mamy na razie butelki. A, i ponoć to można chyba z tego, co pisaliście mi w komentarzach, łopatą wydobywać? Być może? Także mamy jakąś nową wyspę. Tutaj prawdopodobnie wyspy nie ma, bo widzicie, to by się zgadzało, że tutaj stała płachta, więc tutaj mamy koral, tutaj mamy dużo takich pustynnych wysepek, więc może to jest ta wyspa, na której się osiedlimy, ale tego się dowiemy w przyszłym odcinku, także jeśli wam się podobało, pamiętajcie zostawić łapę w górę, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco i widzimy się niebawem w kolejnym odcinku z Don't Starve Shipwrecked. Ode mnie jak zawsze wielka piona, trzymajcie się, cześć!